Witajcie kochani, Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Chciałam się podzielić taką osobistą refleksją, która teraz do mnie przyszła i która być może wniesie coś do życia któregoś z Was, dlatego chciałabym to upublicznić. Właśnie jestem w tej chwili w trakcie montażu cudownego nagrania, które miało miejsce wczoraj z dr Izabelą Kopaniszyn. Wiecie, już od dawna tego nie robiłam, ponieważ zazwyczaj już tylko nagrywam sama filmiki. Natomiast wczoraj tak akurat wyszło, że zebraliśmy się w większej grupie i nagraliśmy fajny, bardzo fajny, dłuższy materiał. I teraz go montuję i czerpię tyle radości z tego. Nie spodziewałam się, że coś takiego może wnieść tyle właśnie takiej wdzięczności i radości w moim sercu, także to jest taka jedna rzecz, którą chciałam się podzielić z takim no mocno pozytywnym akcentem. Natomiast kolejną refleksją, która może już bardziej wchodzi w taką nostalgię troszkę i zadumę, jest refleksja bardzo głęboka, myślę, na temat wypuszczania, po raz kolejny na temat wypuszczania, ponieważ jest to bardzo, bardzo teraz wyraziste w moim życiu, bardzo obecne w moim doświadczeniu. Dlatego wszystko to, o czym mówię już od dłuższego czasu, od wielu lat, teraz po raz kolejny życie zaprosiło mnie do tego, żebym mogła to u siebie przetestować i zobaczyć, jak to jest, kiedy się tym żyje, a nie tylko o tym mówi. No i muszę przyznać, no, że nie jest to takie łatwe, jak mówienie o tym, z całą pewnością nie. Niemniej jednak, kiedy podchodzi się do tego ze świadomością, to pojawia się cały szereg przeróżnych, głębokich, pięknych refleksji. I być może w pewnym sensie one przynoszą ulgę, ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o prawdziwe bycie w tym, co jest, czyli tak naprawdę odczucie tego wszystkiego, co przepływa przeze mnie, co przepływa przez każdą osobę, która teraz doświadcza czegoś, kto w jakiś sposób dotyka. I tutaj właśnie refleksja, która mi się pojawiła na temat tego, co we mnie zachodzi, i myślę, że może być to wspólne dla wielu, wielu z nas, jest to w nawiązaniu do osób, które są już na pewnym poziomie świadomości i które absolutnie wiedzą, ponieważ tego doświadczają, wiedzą, że można żyć inaczej, wiedzą, że w każdej sytuacji kryje się coś więcej, że to nie jest tak tylko, że kiedy my doświadczamy czegoś, to jest to dla nas trudne, to, że coś nam się dzieje, że my jesteśmy tutaj ofiarą. Jest to wiadomość do osób, które wiedzą, że tak naprawdę nie ma kata i ofiary, że każde doświadczenie wnosi coś do naszego życia. I co więcej, jeżeli nie ma kata i ofiary, to tak naprawdę nie ma komu co wybaczać, nie ma niczego do wybaczania. I tutaj też się to odnosi troszkę do takiego posta, który wrzuciłam na Facebooku i tam pojawiło się wiele pytań wokół niego, co tutaj mam na myśli. Też ponownie w nawiązaniu do przeszłości, do wypuszczenia jej, żeby poczuć się w pełni spełnionym tu i teraz, w tej chwili jedynej, która jest. To wszystko jest bardzo, bardzo powiązane. Będę mówić chaotycznie, jak zwykle zresztą, a co tam, ale myślę, że esencja tego, czym chcę się podzielić, będzie tutaj jak najbardziej zawarta i trafi do tych osób, które tego w tym momencie potrzebują. Więc tą moją refleksją właśnie było to, że te osoby świadome, które żyją już w większym lub mniejszym stopniu świadomie, jakby stopniowo zatracają zdolność, tak naprawdę to nie jest żadna zdolność, ale zatracają coś takiego w sobie, co dawniej wydawało się naturalne, czyli trzymania urazy, trzymania się tego, że ktoś coś mi zrobił w przeszłości i tak naprawdę jest to oczywiście przecudowne, bo tutaj pojawia się natychmiastowa wolność. Natomiast pojawia się też coś, co właśnie ja w sobie bardzo mocno odczułam i odkryłam. Ja już od dłuższego czasu myślałam, że tak naprawdę mam w sobie pozwolenie na to, żeby każdy był w tym miejscu, w którym jest. I w odniesieniu do ludzi, z którymi pracuję, jak najbardziej to ma miejsce. Wiem, że każdy jest tam, gdzie powinien być i pozwalam mu na to. Nie wchodzę tam gdzieś ze swoimi butami, tam, gdzie być nie powinnam, tam, gdzie nie jestem proszona przede wszystkim, tak? Także uszanuję tą przestrzeń innych ludzi i miejsce, w którym w tym momencie chcą, bo gdzieś tam na jakimś poziomie zawsze dokonujemy wyboru być.
No, ma się to troszeczkę już inaczej i właśnie to jest coś, co rozpoznałam, jeżeli chodzi o bliskie mi osoby. I tutaj też ja już myślałam, że też już jest to moje pozwolenie na to, wewnętrzne pozwolenie, akceptacja tego, żeby byli tam, gdzie są. Bo w większości przypadków, jeżeli chodzi o moją rodzinę, tak rzeczywiście jest. Natomiast w sytuacji, która bardzo mocno mnie gdzieś dotyka, takich moich zranionych miejsc, które w dzieciństwie zostały tam gdzieś właśnie dotknięte i teraz poprzez różne doświadczenia są też jakby na nowo pobudzane i jest dla mnie wyraźne, że jeszcze mam tam sporo do wypuszczenia. Pojawia się właśnie coś i tutaj jakby ta moja świadomość, no nie powiem, że przeszkadza mi, natomiast przyczynia się tak naprawdę w pewnym sensie do przedłużania czegoś i tak naprawdę zaprasza mnie do tego, żeby wejść jeszcze ponownie, żeby wypuścić kolejne warstwy iluzji. Tutaj to może się zdawać troszkę zawiłe, ale postaram się to opisać najprościej jak potrafię. Chodzi o to, że ponieważ ja wiem z własnego doświadczenia, z pracy z przeróżnymi osobami, to jest dla mnie bardzo, bardzo namacalne, to jest dla mnie oczywiste, to jest moje życie, że można żyć inaczej, że tak naprawdę nie ma właśnie czego wybaczać, że tak naprawdę my wszyscy działamy tak, żeby przyczyniać się do rozwoju osób, z którymi obcujemy, że to wszystko ma jakiś głębszy sens, że u źródła my jesteśmy tą czystą miłością, że wszystko jest okej, że my nie robimy nic na przekór sobie, że to nie jest tak, że ktoś komuś coś złośliwie serwuje. Mając tą świadomość, ja jakby mam też świadomość, że kiedy jest to zrozumienie, to wtedy zaczyna się funkcjonować zupełnie inaczej. Wtedy wszystko jest o wiele prostsze i wtedy relacje, które do tej pory wydawałyby się niemożliwe w ogóle do podtrzymywania, nagle stają się proste i można z nich bardzo, bardzo korzystać, na nich sobie też jakby rozpuszczać wiele tematów, zauważać, są bardzo, bardzo cenne. I teraz mając tą świadomość, kiedy ktoś mnie pozornie rani, tak, coś mnie dotyka, czyli gdzieś pozwala mi dostrzec jeszcze coś, co ja mam w sobie, ja jakby nie potrafię trzymać urazy do tej osoby. I oczywiście na poziomie ego i głowa i myśli to wszystko mi podpowiada, że teraz powinnam unieść się dumą, że powinnam się zachować w dany sposób, żeby pokazać tej osobie, żeby utrzeć jej nosa, żeby pokazać, że, o siebie, że znam poczucie własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na głębszym poziomie, czymś, czym jestem bardzo silnie połączona, ja tutaj nie mam jakiejś potrzeby do trzymania urazy, do zaznaczania czegoś, do zachowań w jakiś konkretny sposób, tylko to wszystko ze mnie spontanicznie i naturalnie wypływa. I tutaj właśnie w tym miejscu, ponieważ jest ta świadomość tego, że można inaczej, gdzieś jest we mnie takie pragnienie i taka nadzieja, że to też ukaże się tej drugiej osobie i że ta relacja będzie automatycznie wolna i uzdrowiona, będzie oparta na bezwarunkowej miłości, która podszywa wszystko, tak czy tak. Więc jakby cały czas ta nadzieja i to moje podejście intensyfikuje i przedłuża daną sytuację i jakby też nie wypuszczam jej przez długi, długi czas, ponieważ cały czas gdzieś wierzę w tą drugą osobę i wierzę w to, że prawda zostanie rozpoznana i że nagle wszystko stanie się oczywiste i proste i lekkie. Także nie wiem, być może też tego doświadczać. Chciałam się tego tym po prostu podzielić. Oczywiście to może być jak najbardziej stosowane jako wymówka, żeby tkwić w relacjach, w sytuacjach, które nam już nie służą. Natomiast no ja tak czuję, że w moim przypadku to nie jest to, co ma miejsce. Było tak kiedyś, jak najbardziej, natomiast w tym momencie ja już nie czuję, żeby to było tak, że ja gdzieś tkwię i sobie jakby tłumaczę jeszcze naokoło duchowymi konceptami, żeby w czymś tkwić. Nie, to jest tak bardziej, że ja po prostu naprawdę wierzę w każdego człowieka. I nawet jeżeli ktoś w tym momencie czegoś nie potrafi rozpoznać, to kiedy chodzi o osoby, które są bliskie mojemu sercu, gdzieś te pokłady mojej nadziei i inwestycja w to, mojej uwagi i mojego sposobu bycia jest zwielokrotniona i też utrudnia mi to jakby w pewnym sensie wypuszczenie tego, ponieważ wiąże się to tak naprawdę z tym, żeby wypuścić
nawet i to, żeby wypuścić tą wiarę i tą wiedzę o tym, tą świadomość, że można. I pewnie kryje się tu jeszcze wiele innych rzeczy, których jeszcze do tej pory nie zauważyłam. Natomiast no to jest coś takiego, czym chciałabym się właśnie podzielić. To nagranie w ogóle jest wielkim przedsięwzięciem, ponieważ od jakiegoś czasu mam remont za ścianą. Także każde próby nagrania czegoś wiążą się z tym, że muszę to chwilę przerywać, tak jak zresztą słychać. W tym momencie ktoś mi tłucze się młotkiem za ścianą. I to też tak troszkę mnie wybija z tego płynięcia z daną wiadomością. Natomiast mam nadzieję, że podzieliłam się tym, czym chciałam się podzielić. I chciałam powiedzieć, że to jest jakby to doświadczenie pokazuje mi po raz kolejny, że nie ma ściemy ze sobą, nie ma ucieczki od samego siebie. Że nawet jeżeli jest się osobą wysoce świadomą, nawet jeżeli już się wiele ze sobą pracowało, kolejna i kolejna warstwa w końcu dochodzi do głosu i w końcu musimy się i na nią otworzyć i to wypuścić. Bo tak naprawdę dla mnie ten powrót do siebie nie polega na tym, żeby cokolwiek nowego zdobywać, zagarniać, przyswajać, wyuczać się, tylko polega bardziej na tym, żeby wypuszczać wszystko to, co już nam nie służy i co z jakiegoś jeszcze powodu wybieraliśmy, żeby trzymać, niezależnie od tego, jaki był tego powód, czy on był świadomy, czy też nie. I w tym momencie, kiedy już wystarczająco dużo jest wypuszczone, ta wolność staje się po prostu namacalna. Ja jej doświadczam każdego jednego dnia. I nawet tutaj, w tej przestrzeni, kiedy naprawdę czuję się wolna i mam spokój, i jest we mnie radość, która jest po prostu jest, to cały czas jestem zapraszana jeszcze głębiej i głębiej do dalszego wypuszczenia. Czasami to jest prostsze, czasami to jest trudniejsze. Niemniej jednak, pozostając w tej świadomości i uważności tego, co się dzieje, odkrywam ciągle nowe, piękne rzeczy i wiem, że kiedy po raz kolejny i kolejny pozwolę sobie na to, żeby być w tym, co czuję, w tym, co przeze mnie przepływa, to ta wolność będzie jeszcze piękniejsza, jeszcze obszerniejsza i to chyba nie ma tutaj żadnego limitu, tak to sobie wyobrażam. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób przyczyniłam się tym nagraniem, nie przyczyniłam. Wsparłam Cię w Twoim procesie, jeśli jest to również i Twoje doświadczenie. Wiem, że bardzo trudno jest często nam, osobom, które pracują ze sobą, które mają jakieś głębsze, szersze zrozumienie siebie, życia, godzić z tym i pozwalać na to, żeby inni dalej funkcjonowali w uśpiony sposób, zwłaszcza jeżeli chodzi o bliskie nam osoby. I co ja mogę jeszcze dodać na ten temat? Myślę, że już wszystko zostało powiedziane. Jeżeli masz ochotę, żeby przejść przez ten proces, przez te trudniejsze jego etapy, będąc przy Tobie, wspierając Cię w tym, razem zgłębiając to, co jeszcze nieodkryte, to jak zwykle zapraszam Cię do kontaktu ze mną, żeby umówić się na sesję indywidualną na duchimateria.pl. W jaki innykolwiek sposób przyjdzie Ci do głowy. Teraz już Cię serdecznie pozdrawiam, całuję. Pa, pa. Do usłyszenia następnym razem.